Czołem, witajcie, ja jestem Amberka i dzisiaj, moi drodzy, obejrzymy sobie 30 satysfakcjonujących rzeczy, których być może nie widzieliście w Minecrafcie. Pierwszą z nich, słuchajcie, jest właśnie Trident, czyli trójząb z enchantem na 20. I słuchajcie, to jest coś takiego, że właśnie lecisz z tym trójzębem. Spójrzcie tylko na to, jakie to jest kozackie. Ja nie wiedziałem, że tak się da, bo ogólnie w normalnym Minecrafcie chyba tak się nie da. Ale nie wiedziałem, że nawet, słuchajcie, na creative takie rzeczy są możliwe, takie latanie, słuchajcie, z trójzębem. Serio, już pierwsza rzecz jest bardzo satysfakcjonująca. Jest rzeczą, której... powiem szczerze, ja osobiście nie wiedziałem, że tak się da. Ale dobra, teraz słuchajcie, lecimy z drugą rzeczą. I teraz tak, gość powiedział let's have a race, czyli przejedźmy się, no nie? Zobaczymy, słuchajcie, co oni tutaj wykombinują, bo to jest comment block, słuchajcie, z jakimś przyciskiem. I teraz tak, drugą satysfakcjonującą rzeczą, której być może nie widzieliście, jest bardzo szybki wagonik w Minecrafcie. What? Ej, on faktycznie jest szybki. Okej, ja rozumiem, słuchajcie, on został jakoś tam pewnie comment blokiem właśnie zrobiony, nie? Ale wygląda to epicko, powiem wam tylko tyle. Naprawdę, to są rzeczy, których ja osobiście nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwego. Ale spoko, podoba mi się to. Subskrybujcie, moi drodzy, kanał. Codziennie o godzinie 7 rano są tutaj filmy, więc możecie też się czegoś ciekawego nauczyć, tak jak ja. Gość sobie wraca. Więc serio, sub, łapeczka, dzwonek, mega, mega z góry dziękuję. Gość powiedział, że you cheated, oszukałeś. No, tylko trochę oszukał. Soul Speed Insane Glitch. Okej, trzecią rzeczą jest to, że przy nowym enchancie, tym Soul Speed, jest coś takiego, że ogólnie biegasz w budkach bardzo szybko, tak? No, no pewnie wiecie, bo coś takiego jest normalnie dostępne w Minecrafcie, Soul Speed 3. Ale tutaj, słuchajcie, sytuacja wygląda nieco inaczej, że on jakoś tak strasznie przyspiesza. Nie wiadomo z jakiego powodu, dlaczego on tak przyspiesza. Ej, ej, co tu się dzieje? Co jest z tym gościem nie tak? Patrzcie, jak on się szybko, słuchajcie, przesuwa. What? Ej, naprawdę, słuchajcie, on robi jakieś, no, 200 kratek na sekundę teraz. Raz, dwa, no. Co on przeszedł 4000 kratek przez ten krótki filmik? Jak to, ej, dobra, nie wiem, jak to jest zrobione. Ale serio, to jest trzecia rzecz, a my dzisiaj, słuchajcie, takich rzeczy zobaczymy 30, rozumiecie to? 30 takich rzeczy zobaczymy. Ja cię kręcę, jak on zapyla. Patrzcie na chmury, jak one się szybko przesuwają. On naprawdę niesamowicie szybko idzie. I to jest 4000 kratek, co on teraz przyszedł. Słuchajcie, rozumiecie to? Wow, wow, ale dobra, czwartą rzeczą jest, słuchajcie, aha, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że słuchajcie, z comment bloka może lecieć exp. Ale super to wygląda, jaka bardzo ładna animacja, no nie? Bardzo ładnie to wygląda. Taki załadunek punktów doświadczenia, jak to gość napisał. Ej, fajna rzecz, też totalnie o tym nie wiedziałem. Naprawdę, jakby no muszę przyznać szczerze, dobra. Szybkie rozprzestrzenianie się płomieni. What? What? Ja rozumiem, że to jest jakaś konfiguracja świata, tak? Specjalnie ustawiona, ale what? Rozumiecie to? Podpalacie swojemu znajomemu domek, nie? Albo koleżance, albo koledze, przyjacielowi, przyjaciółce. I on nie jest w stanie zareagować, po prostu nie jest. O, a tutaj są podskakujące bloki i o tym wiedziałem. Pod tym, słuchajcie, jest ten Soul Sand, no nie? Normalnie, słuchajcie, pod tym jest Soul Sand, to sobie jakby pływa, jakby, wiecie, one sobie tak jakby pływają, to jest zgliczowane, ale akurat to wiedziałem, więc tutaj nie jestem zaskoczony. Mimo wszystko wygląda to mega, mega kozacko. W ogóle, słuchajcie, jeśli będzie jakaś rzecz, którą wiedzieliście, że istnieje, to napiszcie w komentarzach koniecznie. O, o tym akurat nie wiedziałem. Ej, mega kozacko to wygląda. Napiszcie, serio, jeśli będzie jakaś rzecz, którą wy akurat wiedzieliście, no bo raczej to są rzeczy, których się nie wie w Minecrafcie. Ej, bardzo fajne, bardzo fajne. Nie wiedziałem, że tak mogą bansować sobie wagoniki, wózeczki, a one... Okej, skeleton farm kills, okej. Co? Ale za... Jak on to zrobił za jednym ciosem? Okej, nie, nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Jak on zrobił to za jednym ciosem? Nie będę pytał. A tutaj są, słuchajcie, kryształy, które się nie kończą. Tak, to akurat wiedziałem. Nawet ostatnio na miniaturce z jednego filmu coś takiego użyłem. I to mega fajnie wygląda, no nie? Bardzo ładny efekt to jest. Naprawdę bardzo ładny efekt. Jak to się rozwali, to oj. Oj, ej, ja myślałem, że to zrobi duży wybuch. A tu się okazuje, że to nie wybucha jakoś tak mega. No i teraz tak, słuchajcie, rośnięcie drzew. Co będzie... chciałem powiedzieć, co będzie satysfakcjonującego w rośnięciu drzew, ale rozumiecie to? Wszystko to, słuchajcie, jest w sadzonkach i on ustawił taki, tak jakby swój świat, żeby, słuchajcie, to wyrast... What?
żeby z każdej sadzonki tu szło. Ej, mega to wygląda. To wygląda jakby po prostu rosł sobie las w mega przyspieszonym tempie, no nie? Ej, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, też nie wiedziałem o tym. A to słuchajcie, jest 11. I to jest psucie, słuchajcie, psucie tych rusztowań. O tym wiedziałem, to kiedyś też nawet testowaliśmy sobie. Bardzo fajna rzecz, ale to jest na 11 rzeczy póki co wiedziałem o dwóch. Wiedziałem o bansujących klockach i wiedziałem właśnie o tym, że rusztowania jak się psuje, to one tak nie natychmiastowo się wszystkie rozwalają, tylko po kolei. Tu. Więc fajna rzecz, dwie na 11 wiedziałem. Teraz tak, MLG Water Bucket. No nie, no to bo Water Bucket to nawet ja robiłem. Gościu, z czym to ludzi? Pamiętacie? Na Milionowicach mieliśmy taki podjazd na ileś tam kratek do góry, chyba maksymalna wysokość, i ja robiłem takie Water Buckety. Czyli tak, na 12 wiedziałem 3, na 13 wiedziałem 4 rzeczy. Wow! Okej, to, że słuchajcie, ten piasek spada na pochodnie i się psuje, to tym wiedzieliśmy, ale mega to wygląda. Przyznajcie, mega to wygląda. Ale dalej 4 rzeczy na 13 wiedziałem, że istnieją, więc no nieźle, słuchajcie, nieźle. Naprawdę kozacko to wygląda, serio, mega, mega roto robi wrażenie. Reverse TNT Explosion, czyli można można odwrócić jakby działanie TNT? No chyba, że on to w montażu zrobił, jak on to zrobił w montażu, to ej. Ale jeśli nie zrobił, to wow. W każdym razie, moi drodzy, ja jeszcze na szybkości przypominam wam o sklepie www.abra.ety, pierwszym w opisie. Chcecie zakupić sobie jakieś kozackie gadżety właśnie związane z Abrateam, to wpadajcie, zamawiajcie, bo czekają na was bluzy z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, mnóstwo fajnych rzeczy. I do każdego zamówienia dołączam zdjęcie z odręcznie podpisanym autografem, a na odwrocie każdy autograf dostaje wiadomość ode mnie, gdzie każdy widz ma inną wiadomość, unikalną totalnie. Wpadajcie, zamawiajcie, od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem, czyli nic nie płacicie przy zamówieniu na przykład bluzy i bluzy naraz, albo bluzy i koszulki naraz. www.abrety, pierwsza linka w opisie. Zapraszam serdecznie. Co za gość, on po prostu zginął. Ej, ale to było what? Ej, to jest niesamowite. Okej, wiedziałem, że tak się da. Jakby to nie są rzeczy, których ma się nie dać. One mają być satysfakcjonujące, ale te dywany były epickie. A tutaj, słuchajcie, mamy tak, szybsze pływanie. Tylko o co w tym chodzi? Dlaczego my będziemy teraz szybciej pływać? Wow! Ej, on wziął tylko podkę Night Vision i z tego tytułu szybciej pływa? Nie, no niemożliwe, że tylko przez Night Vision on tak szybko pływa. Nie, no on jakieś butki musi mieć specjalne. No ej, bez przesady. No bez przesady, no co to? O! Water Wave, czyli fala z wody zrobiona, nie? Ej, fajne, bardzo fajne. Ej, mega super to wygląda. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Faktycznie to wygląda trochę jak fala, jakby to się tak zapadło i się rozeszło. Naprawdę mega, mega kozak. Bardzo mi się to podoba. Serio, szanuję fest. Jakby ja już widzę, że to nie są tylko rzeczy takie, no jakby stricte, że coś może być rzadkie, coś może nie być rzadkie. To po prostu mają być ładne rzeczy w tej kompilacji i faktycznie to tak wychodzi. Bardzo fajne. O! To jest dopiero super. Ej, to jest super, że to się, wiecie, jakby rozprzestrzenia jak jakaś plaga, nie? Ej, bardzo fajne, że po prostu bardzo szybko rośnie, bo on chyba tick rate na 1000 ustawił, czy coś takiego? Ej, super to wygląda, naprawdę mega, mega ładny efekt. Wow. Ej, jakby wiedziałem, że jest coś takiego, że ta ziemia się rozprzestrzenia, ale z tick rate'em 1000 nie wiedziałem, że to robi taki super efekt, bo to rośnie w oczach, po prostu rośnie w oczach, mega fajne. 21 rzecz, getting return to sender. A, odbicie fireballa, tak, no to o tym ja wiedziałem, ale to jest akurat rzecz, o której chyba większość z was wiedziała, nie? Bo to jest od zawsze, totalnie od zawsze możesz fireball, dobra, może nie totalnie od zawsze, ale no prawie od zawsze, ale od bardzo dawna w każdym razie fireballa można sobie odbić. Fortuna 10 na diamentowym kilofie. I słuchajcie, po horyzont diamenty. Moje serduszko się raduje. Naprawdę, słuchajcie, nie, to jest satysfakcja level 10, 5 tysięcy, milion, 400 tysięcy trylionów. No diamenty z Fortuna. Wow! Damage and... What? Obrażenia na silverfishach, tak się to nazywało. Ej, genialne. Genialne. Jak ten level nawet nie chce się zbierać, go było tak dużo. Dobra, 25 rzecz. I teraz tak, 7353 bloki TNT. I co to z... O, gościu. Ej, na pewno każdy z was kiedyś coś takiego próbował. Bo ja jak zaczynałem z Minecraftem, to pierwsze co tak robiłem. I zawsze mi crashowało Minecrafta. Bo to był czas, kiedy te komputery no nie były aż tak mocne. No dobra, no może... No nie były fatalne, ale no nie były aż tak mocne jak teraz. Przynajmniej ja nie miałem takiego komputera. Ale zawsze to robiłem, słuchajcie. Wybuchałem tego w
fest dużo i mi zawsze wszystko crashowało. Nawet teraz mi się chyba wyłączył komputer albo coś takiego, no grubo, słuchajcie, no po prostu grubo. Ale sztos, ej, mega to wygląda. Naprawdę, bardzo fajna kompilacja, bardzo mi się podoba, muszę przyznać szczerze, naprawdę, jest kozacka. O tym to wiedziałem, jakby odbijają się wagoniki, to chyba nie powinno nikogo dziwić, no nie? Ale, że one akurat tak, słuchajcie, synchronicznie idą, to robi wrażenie. Przyznajcie, to robi fajne wrażenie. Wiadomo, nic nadzwyczajnego. Ale bardzo, bardzo fajnie to gość zrobił, że idealnie takiego wężyka zrobił. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Moi drodzy, serio, naprawdę, jakby umówmy się, zostawiacie suba, zostawiacie dzwonek i lecimy, słuchajcie, z takimi kompilacjami więcej, no bo są naprawdę rzeczy, o których ja nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. A, no akurat łódka i lód, to wiadomo, jest najlepsze połączenie. Ale serio, ja bym bardzo chętnie nagrał czegoś takiego więcej, bo bardzo mi się to podoba. Codziennie są o godzinie 7 rano filmy, a na kanale Abra Minecraft o godzinie 12, więc no zapraszam, no dogadamy się. Naprawdę super to wygląda. W ogóle wioska na super płaskim świecie lodowym. Ładne. Ja jestem fanem lodu w Minecrafcie, więc jakby, no wiecie, nie, to chyba nie powinno nikogo dziwić, nie? A tutaj tak, 29 rzecz, Getting Infinite Snowballs. Tak, to też jest stary, dobry patent, już sprzed kilku lat, że faktycznie jakby to się buguje i cały czas bałwan musi mieć pod sobą śnieg, inaczej ginie. Dlatego, no tutaj wiecie, możesz sobie zrobić nieskończoność tych śnieżek. To też jest bardzo, bardzo fajny patent. Jakby ktoś się wiedział, no to można wykorzystać. I to cały czas działa, jeśli się nie mylę. Nawet w Minecrafcie 1.17. Chyba to testowali. I działało. No, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz tak, 30 rzecz. Blocking over water. A, przeskakiwanie, no to jest mega kozackie. To słuchajcie, mega satysfakcjonujące, serio. Ja wam powiem tyle, oglądajmy tego więcej, ale ja szybko wam jeszcze przypominam o sklepie www.abrety, pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie gadżety, czy to bluzy z kapturem, bez kaptura, kubki, koszulki. I pamiętajcie, do każdego zamówienia gratis za 0 zł zdjęcie z autografem i przypominam o darmowej dostawie. 149 zł w zamówieniu, kurier za 0 zł. Zamawiajcie www.abrety. Ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieciaka, leczko i...